Kajtuś. Będziesz kiedyś dużym chłopcem. I'm just a kid who's four. Each day I grow some more. I like exploring. I'm Caillou. So many things to do. Each day is something new. I'll share them with you. I'm Caillou. My world is turning, changing each day. With mommy and daddy, I'm finding my way. Growing up is not so tough. Stuff. I'm Caillou, 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 I'm Caillou. That's me! Upalny dzień. Kolejny upalny dzień Kajtuś przygotowywał się do wyjścia na basen. Skrzydełka do pływania zakładało się trudno, więc myślał, że z płetwami pójdzie mu lepiej. Potrzebował okularków do pływania i ręcznika. A co to za kaczka tutaj stoi? Nie, to ja, Kajtuś. Bo zdejmij lepiej płetwy, bo się wywrócisz. Założę je teraz na ręce, zamiast na nogi. Możemy już iść na basen, mamusiu? Przepraszam, kochanie, ale dzisiaj nie pójdziemy na basen. Dlaczego? Mamy z tatusiem dużo rzeczy do zrobienia. Kajtuś zasmucił się. Naprawdę chciał dzisiaj pójść na basen. Basen, basen, basen! Róża też chciałaby dzisiaj popływać. Pójdziemy jutro, Kajtusiu, dobrze? Ale ja chcę iść dzisiaj! Nawet Gabciowi jest duszno i wypił całą wodę. Gabcia lubi soce. Mamusiu, Róża wylała swój sok. Kajtusiu, to przecież jest ręcznik na basen. Ja chciałem tylko pomóc. Idę do ogrodu. Nie zapomnij o czapce. I pamiętaj o kremie przeciwsłonecznym. Ale on jest strasznie tłusty. Musisz go użyć. Słońce bardzo mocno świeci. I jest bardzo gorąco. To cię troszeczkę ochłodzi. Dziękuję, mamusiu. Kajtuś zaczął się śmiać, bo Gabcio wyglądał trochę głupio. Ale ciągle było mu smutno, że nie poszedł dzisiaj na basen. Podobno jest ci duszno i gorąco. Chyba trzeba cię polać i dobrze ochłodzić. Zraszacz! Ustaw go tam, a ja go włączę. Gotowe! On chyba nie działa, mamusiu. No, brałaś mnie! Chodź, Kajtusiu, poskaczemy. Kajtuś zrozumiał, że można też miło spędzić czas we własnym ogrodzie. A czy Gabcio też tak myślał? Chodź do nas, Gabciu, nie bój się. Zepsuty samochód. Kajtuś nie mógł się doczekać, aż zje kolację w restauracji. Pip, 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 pip. Daj autko mi, daj, daj. On jest mój, nie dam ci. To sięgniesz, będzie twój. Proszę się uspokoić. No dobrze, masz. Nie będę się już nim bawił. Pip, 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 pip. Tato? Tak, Kajtusiu? Daleko jeszcze? Nie, zaraz będziemy na miejscu.
Mamusiu, jestem głodny. Ja też, ja też. Mamusia już czeka na nas w restauracji. Niedługo tam będziemy. Au! Ona zepsuła mój samochód. Spróbuję go naprawić, jak dojedziemy. Na razie prowadzę. Jest mi gorąco. Gorąco! Tatusiu, możesz otworzyć okno? Okno! Róża, nie powtarzaj po mnie wszystkiego! Kajtuś był zły na Różę. W dodatku chciał jeść i było mu gorąco. Przestańcie się kłócić. Spójrzcie, możemy już jechać. O nie, i co teraz? Tatusiu, boję się. Wszystko w porządku, kochanie. Muszę coś zobaczyć. Wspaniale. Kajtusiowi było smutno, że Róża płacze, więc chciał ją jakoś pocieszyć. Wszystko będzie dobrze. Tato? Tak, Kajtusiu? Kiedy w końcu zobaczymy mamę? Najpierw musimy zaczekać na pomoc drogową, ale to nie potrwa długo. Dokąd nasz samochód teraz jedzie? Pan odholuje go do warsztatu. No dobra, wszystko gotowe. Przecież my teraz tam nie wsiądziemy. Nie, wy pojedziecie razem ze mną. Jechałeś już kiedyś takim holownikiem? Nie. No, to zobaczysz, jaki jest super. Jak się macie tam z tyłu? Pan będzie naprawiał nasz samochód? Nie, ja tylko holuję, a mój tata będzie naprawiał. Poznacie go w warsztacie. Pana tata? Tak, mamy firmę. Nazywa się Pan Autek i Syn. I ja to ten syn, Jacek. Ja jestem Kajtuś i mój tata nie naprawia samochodu. Twój tata umiałby na pewno naprawić wiele rzeczy. Mój tatuś też ma śrubokręt i młotek w swojej skrzynce na narzędzia. Naprawdę? I nie naprawia samochodów? Umie pan naprawić moje autko? Pewnie, Kajtusiu. Przecież już kończę. Zaraz będzie gotowe. Moje małe auto, które zepsuła Róża. Kajtusiu, spróbuję je później naprawić, ale teraz nie przeszkadzaj panu. No dobrze. Tatusiu, jestem głodny. Chwileczkę, kochanie. Muszę zadzwonić do mamy. Chciałbyś batonika? Tak, czekoladowego. Oj, chyba przez przypadek nacisnąłem nie ten guzik. Przepraszam, Kajtusiu. Mogę teraz ja nacisnąć? Uważaj, żeby się nie pomylić. Mamusia wiedziała już, co się stało. Cieszyła się, że wszyscy są cali i zdrowi. O, dobry wieczór. Przyszła pani do nas dzisiaj sama? A gdzie Kajtuś i Róża? Coś ich zatrzymało. Zaraz tu będą. Co by pan dzisiaj polecił? Skończył pan już? Już prawie.
No dobrze, Kajtusiu, twój samochód gotowy. Taty, samochód jest gotowy, a mój jest ciągle zepsuty. Mógłby mi pan, panie Autek, pożyczyć trochę narzędzi? Oczywiście, niech pan korzysta. Aha, dokładnie tego szukałem. Kajtuś był bardzo szczęśliwy, że tatuś naprawiał jego samochód. Uwielbiał mu w tym pomagać. Mamusia! Witaj, kochanie. Jak było w warsztacie? Super! Naprawiliśmy dwa samochody. Jak to dwa? Ten mój mały też się zepsuł. Pies przybłęda. Pamiętaj, Kajtusiu, co mówiłem. Musisz patrzeć na piłkę. Pamiętam. Nic się nie stało. Po prostu ją przynieś. Hej! Oddaj mi piłkę. Wracaj! Tatusiu, pomóż, on nie chce mi jej oddać. Mam cię. Pewnie komuś uciekł, bo ma przepiętą obrożę. Szukamy już długo, Kajtusiu, ale nigdzie nie ma jego właściciela. Biegał tu sam? Chyba się zgubił. Jest trochę brudny, widzisz? Brudny? To może nazwijmy go Brudasek. Zatrzymajmy go, tatusiu, proszę. Kajtusiu, nie możemy tak zrobić, bo jego właściciel na pewno go teraz szuka. Ha? Ale wiesz co? Pomożemy mu znaleźć jego pana. No dobrze. Kajtuś był smutny, bo bardzo chciał zatrzymać Brudaska. Kochanie, wróciliśmy. A to kto? Znalazłem go. Nazywa się Brudasek. Chyba komuś się zgubił. Pomożemy mu odnaleźć właściciela. Nie, Brudasku, przestań! Ale bałagan. Chyba musicie go wykąpać w ogrodzie. Opłuczesz go teraz? O, przestań! Brudasek musiał odnaleźć właściciela, więc tatuś zrobił mu zdjęcie, żeby umieścić je na plakacie. Uśmiech, Brudasku! Świetnie. A teraz pójdziemy to skserować i kupimy mu coś do jedzenia. Będę mógł go zatrzymać, jeśli nikt nie zadzwoni? Zobaczymy. Opieka nad psem to duża odpowiedzialność. Halo? Tak? Aha. Tak, to on. Wspaniale, czekamy. To właścicielka Brudaska. Widziała twój plakat i chce go odebrać. Była strasznie smutna, gdy się zgubił. Cieszę się, że go pani znalazła. To nie ja, tylko mój Kajtuś. Prawda, synku? Masz swojego psa? Nie, ale mam kota. Ma na imię Gabcio. Naprawdę? Ale ci fajnie. Też chciałam mieć kota, ale mój tata jest uczulony. Musimy iść, kochanie. Wspaniale, że go znalazłeś. Cieszę się, że Rocky mógł na ciebie liczyć. Kajtusiowi było smutno, kiedy Brudasek go opuszczał. Cieszył się jednak, że mógł mu pomóc. Do widzenia! Do widzenia! Gabciu! Magia świąt. Kajtuś uwielbiał spoglądać na ozdoby świąteczne sąsiadów. Był bardzo podekscytowany, ponieważ miał dzisiaj spotkać świętego Mikołaja.
Co rysujesz, Kajtusiu? Rysunek dla Mikołaja, żeby pamiętał, co przynieść mi na gwiazdkę. To wspaniały pomysł. A co chciałbyś dostać? Kajtuś musiał się zastanowić, o co konkretnie poprosić świętego Mikołaja. Może nowego resoraka? Lecz w końcu zadecydował. Kiedy będziemy ubierać choinkę? Dzisiaj, gdy tylko tatuś przyjdzie z pracy. Kajtuś nie mógł uwierzyć, że ubierze dzisiaj choinkę i zobaczy świętego Mikołaja. Kajtusiu, łańcuchy musimy założyć na drzewko, nie na ciebie. Gdzie jest tatuś? Rozmawiał przez telefon, już pewnie idzie. Pójdę po niego. Tatusiu, chodź szybko, przecież jedziemy do Mikołaja. Zaraz przyjdę, Kajtusiu. Zobacz, wnosisz śnieg do domu. Kajtuś chciał, żeby tatuś skończył już rozmawiać, bo nie mógł się doczekać świętego Mikołaja. Dziękuję pani bardzo. Niedługo oddzwonię. No chodź, tato, szybko! Dobrze, dobrze, już idę. Wiesz co? Muszę chyba skorzystać z toalety. To pośpiesz się, tatusiu. A to ci zmiana. Zawsze czekam ja na ciebie. Za minutę wracam. Kajtusiu, nie biegnij! Kajtuś chciał jak najszybciej zobaczyć Mikołaja. Kochanie! Tato! Kajtuś sam bał się wejść na ruchome schody, a tatuś już jechał na górę. Zobacz, już idę po ciebie. Tatuś schodził na dół po ruchomych schodach, jadących na górę. Idziesz w złą stronę! Masz rację, schody jadą w innym kierunku, ale jakoś trzeba cię stąd zabrać. Klementyna! Cześć, Kajtusiu. Przyszłam do Mikołaja poprosić o prezent. Ja też. Co chcesz dostać? Chcę lalkę, skakankę i nowy piekarnik, żebym mogła piec w nim ciasteczka. I może nowego misia albo pluszowego psa. A ty o co chcesz poprosić? Ale to tylko jedna rzecz. Kajtuś nie chciał pytać o więcej. Marzył, żeby spełniło się tylko to jedno życzenie. Był lekko zdenerwowany na myśl, że będzie musiał rozmawiać ze świętym Mikołajem twarzą w twarz. Teraz ty, Kajtusiu, idź szybciutko. A co to? Rysunek dla mnie? Uwielbiam rysunki. Podpisałeś się na nim? Muszę wiedzieć, jak masz na imię, żebym pamiętał, od kogo go mam. Kajtuś. Pięknie to narysowałeś, Kajtusiu. Usiądź u mnie na kolanach i opowiedz mi o tym więcej. Kajtuś był bardzo szczęśliwy, że Mikołajowi się podobało i przestał się go już wstydzić. To chyba jest dinozaur, prawda? Tak, on tutaj chodzi i mówi. To znaczy, że chcesz prawdziwego dinozaura? Nie, zwykłą zabawkę na baterie. U nas na biegunie północnym nie ma zbyt wielu dinozaurów, ale takiego, jakiego ty chcesz, to chyba gdzieś ci znajdę. Tak! Wesołych świąt, Kajtusiu! Kajtuś cieszył się, że poprosił Mikołaja o dinozaura. A to kto? Moja siostra Róża. Róża? Jakie piękne imię! A co ty byś chciała pod choinkę? Nie! Mama! Róża się mnie przestraszyła. Chyba dopiero musi do mnie przyjść za rok. Przywiozę wtedy dla ciebie jakiś specjalny prezent, Różo. Bądźcie zdrowi! Cudownych i spokojnych świąt! Kajtuś nie bał się już świętego Mikołaja. Był z siebie bardzo dumny. Gdzie są wszystkie choinki? Nie ma. Właśnie tamtej rodzinie sprzedałem przed chwilą ostatnią choinkę. Zobacz, Kajtusiu, jaka piękna! Jedziemy do domu ją ubrać. Pa! Ja też!
też chcę mieć dzisiaj choinkę, tatusiu. Ale pan już wszystkie sprzedał. W zamian mam dziś to. Jeśli przyjdziesz jutro, to obiecuję, że najlepsza choinka będzie czekała właśnie na ciebie. Ja też! To co, widzimy się jutro. Wesołych świąt! Kajtuś był trochę zły. Nie chciał czekać do jutra. Przecież miał ubrać choinkę dzisiaj. Mamo, tato, pudełko! Co się stało? Gabciu! Kajtuś nie chciał stać w ogrodzie. Chciał teraz wejść do domu i ubrać choinkę. Czemu nie możemy mieć dzisiaj choinki? Bo możemy ją kupić dopiero jutro, Kajtusiu. Ale ja chciałbym ją ubrać teraz. Wiesz co? Chyba mam pomysł. Naprawdę? Weźmiemy teraz z domu świąteczne ozdoby i ubierzemy choinkę w ogrodzie. Mamusiu, a będziemy mieć jeszcze jedną w domu? Oczywiście, kochanie. Kajtuś poczuł się najszczęśliwszym chłopcem na świecie. Będzie miał święta dwie choinki, a święty Mikołaj przyniesie mu dinozaura. Gotowi? Ojej! Kajtuś zobaczył najpiękniejszą choinkę, jaką do tej pory widział.